Szanowni Państwo, po wykładzie, podczas którego mogliśmy usłyszeć, że tak naprawdę nie stoi zbyt wiele na przeszkodzie, żeby współpracować z firmą Eris, tylko trzeba ładnie przedstawić wyniki naszych badań w sposób, który od razu nie spowoduje tej żółtej albo czerwonej kartki. Ale takie prezentacje jak ta daje nam dużo nadziei, że jeżeli przychodzimy z pomysłem albo na przykład z propozycją na jakiś projekt, to możemy zostać nie tylko wysłuchani, ale także może zaproszeni do dalszych rozmów, skoro tutaj była o tym mowa. Ja chciałabym teraz zaprosić panią Julitę Kulbacką. Czy jest... Tak. Julita Kulbacka z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, która zaprezentuje nam pracę elastyczna mikrosonda do elektroporacji narządów wewnętrznych. Julita jest od wielu lat zaangażowana w badania dotyczące analizy skuteczności różnych metod stosowanych w onkologii. Zajmuje się oceną różnych metod dostarczania substancji o działaniu zabójczym dla komórek nowotworu. Między innymi zajmuje się zastosowaniem pola elektrycznego, które będzie selektywnie zabijało komórki nowotworowe, a nie będzie naruszało komórek zdrowych. I zapraszam Państwa do wysłuchania prezentacji. Witam Państwa serdecznie. Dziękuję bardzo za przedstawienie i wprowadzenie. Chciałabym kontynuować po angielsku, jeśli Państwo pozwolą. Because our invention includes electroporation phenomena, I would like first to explain what electroporation is. It works? Okay. Electroporation process is induced when we put external pulsed high electric fields to the cell or tissues. We have, this is an example, of course. This is a cell with surrounding molecules of the drug. When we put electrical fields, then we induce temporary resealing of the cell membranes. And after 10 to up to 20 minutes, we observe complete recovery of the cell. And of course, we have increased drug concentration in the cells. And this phenomena is applied efficiently in electrochemotherapy. For example, when we use cisplatin, we can even increase 70-fold cytotoxicity of cancer cells. And if we use bleomycin, we can increase the 5,000-fold cytotoxicity of cancer cells. So we see this method is really beneficial. Okay. And using electroporation, we can induce reversible and irreversible changes. And here today, I would like to focus on reversible changes, because with this method, we can obtain drug delivery, increased drug delivery. Also, we can deliver genetic material, and we can induce cell fusion. And also, when we use nanoparticles, we can also induce a fusion of cell and nanoparticles together. Okay. And in 2006, there was a European project, ESOP, that developed standard operating procedures using a cliniporator. This is, until recently, it was the only one device on the market that was approved for clinical procedures. Now we have also Senex, which is made in Germany. But as we can see, the electrodes that are here are really big. Here we have also the leg of the horse. It was treated in our neighborhood in veterinarian device, in veterinarian department. And we can compare the size of the electrode and the leg of the horse. So the big electrodes can be used for big tumors, mainly on the surface of the skin. So, because the method is still new and is still developing, researchers focus on producing new electrodes, but they are not applied for clinical standard procedures. For example, here we have needle electrodes that can be applied for example, distant metastatic
metastasis in liver, but as we can see, it requires operation during surgery. So we should open the patient, and then we should put the wires inside the body. So it is really complicated. Then was invented also another electrode. It can be combined with endoscopic device. And it's also applied, but not in standard, in colorectal, gastric, and other tumors when we can put endoscope inside. And also the new device, the new electrode, which is called umbrella electrode, can be used for brain tumors, but it's only in as an invention. It was not applied on human. I saw one case. It was treated one dog, and the dog, after 3 months, recovered completely after this treatment. And our proposition is an electrode, and this and then our dimension of our electrode does not extend 0.5 millimeter. And the fiber of the electrode is from 10 up to 10 micrometers. So it's really small as we compare to standard applied electrodes. And here we have some details of our microprobe. These are two examples, bigger and smaller. The bigger is less than 0.5 millimeter, the external dimension. And also another, this is a little bit smaller. This is a microscopic picture. Here we have two electrodes, and the dimension of this electrodes is from 20 up to 30 micrometers. So it's really small. We can see also here is a fiber core, so it's comparable to the dimensions of the electrodes. And the intention of the our microprobe is to produce this as a long fiber, and we can combine with this fiber because in standard version it is combined with two electrodes, as we see here. We can combine it also with four electrodes, as we can see here. We can add also some drug delivery channel. We can also add some channel for irradiation. So if we apply photodynamic reaction, so we can use it for irradiation also. And we can also have imaging channel. So we can combine as many channels as we need and as many electrodes as we need. And it may be useful because when we have some needle punctures, so we can also put our electrodes through the needle puncture and also do the treatment at the same time. Okay. And the production of the of this electrode is similar like to photonic fibers. And we use optical glass with high refractive index, and our electrodes are performed from silver alloy. And we can produce these electrodes as long as we need. So it can be also up to five meters, but there is no need to have as long needles. I think 30 centimeters is enough. And the most complicated process is how to connect this small electrodes with standard electrical wires. So we do, it's not a nice picture, but this is in big enlargement, we do soldering under microscope. So it needs a big precision to connect these two wires. Okay. And of course, we wanted to perform if it's active or no. So we used CHO cells. This is a model kind of cell line used for standard electroporation investigation, because this kind of cells doesn't have expression of endogenous ion channels. So if we electroporate in the presence of some kind of dye or drug, so the drug only goes to the cells through the pores.
induced after electric field pulsation. And another cell line we used that were cardiomyocytes that are excitable, and as was compared in some studies, excitable cells are somehow resistant to electric field. And we performed electroporation in the presence of the dye, and we observed that the cells that were in the neighborhood of the electrodes were uptaken the dye that was striped blue, and we have performed it with very low voltage, which was 5 up to 6 volts, and normally in standard electrochemotherapy we use 1000. So it's really small, low voltage, so as we compare to standard procedure, we can electroporate cells with lower parameters. And here we have also cells that were far from the electrodes and were not affected by the dye. So it's selective. And the current state of our research, we have the prototype of the electrode. I have this electrode here, so if you are interested, I can present. This is this activity was proved on in vitro studies. We have patent application also. And what we want to do further, first, I think the best way to use it is for single or group of cells electroporation. We can investigate also drug-cell interactions. Also, we can we can use it for verification of photodynamic reactions because there is irradiation channel. And our future goal is to use it for electroporation in vivo to difficult to access tumors, because when we see there are some, I'm sorry, because you after the lunch, because there are some procedures that requires really high precision. So when we operate eye or, for example, nose or ear, we should be very careful, and we use very small devices, very small surgical devices. And also, if we plan to treat tumor of the brain, we can go through the nose or even ear. And also, we treat small animals in collaboration with veterinary clinic. So these are our patients. And we also observe that there are a lot of tumors that are located around the eye and in the nose. So this type of electrode also may be useful. And if you have another ideas what to do with this kind of electrode, so we are open for your suggestions. And I would like to thank to Professor Buczyński from Warsaw, from ITMA Institute and his group, and my group from Wrocław Medical University for verification on biological level. And using an occasion that I'm here, I would like to invite you to the small meeting concerning electrochemotherapy. It will be in 2 weeks. This is completely free. So if you feel interested in this field, so please join us. Thank you. Proszę Państwa, zapraszamy do zadawania pytań. Proszę. Po polsku. Ja mam takie pytanie. Generalnie problem z chemioterapią jest taki, że często lek zabija większość komórek nowotworowych, ale pozostaje mała populacja, która jest oporna na lek, i z tej małej populacji powstaje nowy guz. I powiedziała Pani, że na przykład w przypadku cisplatyny elektroporacja poprawia wnikanie leku do komórki o 70%, jeśli dobrze zrozumiałam, tak? Około. Tak. Czy zwiększenie zawartości leku w komórce może prowadzić do przełamania oporności tych komórek na lek? Prowadziliśmy też badania na komórkach opornych, ponieważ nasz zespół zajmuje się już od wielu lat zagadnieniem elektroporacji, elektrochemioterapii, więc badaliśmy też komórki oporne. I generalnie nawet w naszych badaniach, nasze badania wykazują, że te komórki oporne lepiej poddają się elektrochemioterapii niż samej chemioterapii w porównaniu do komórek wrażliwych.
Generalnie ekspresja białek się zwiększa, ale błony się rozszczelniają tych komórek i możemy zwiększyć stężenie leku. W przypadku małych zwierząt podajemy lek doguzowo, więc nie podajemy cisplatyny dożylnie, więc doguzowo, więc nie mamy tej odpowiedzi takiej z organizmu. Także i działa to dosyć dobrze. Ja mam pytanie takie bardziej statystyczne. Czy duży jest procent nowotworów, które są odporne właśnie na elektroporację, tak generalnie? Czy to jest duża populacja wśród tych, które są? To znaczy, technika jest na tyle nowa, że jeszcze nie było tak długich obserwacji przeprowadzonych, na ile ta oporność się ujawnia. Także jest ciężko powiedzieć, ale na pewno komórki, które są nowotwory wywodzące się z mięśni czy w tkankach mięśniowych, one wymagają większych natężeń pola elektrycznego niż na przykład nowotwory, no nie wiem, raki piersi na przykład, czy jelita grubego. Także te usytuowane w takich miejscach, gdzie są wzbudzalne elektrycznie tkanki, to one potrzebują większych, jakby silniejszych parametrów. Dziękuję. Dzień dobry, Ela Piątkowska, EIT+. Ja mam pytanie, bo Państwo sprawdzali oporność, znaczy komórki oporne, natomiast czy sprawdzili Państwo komórki macierzyste, tą pulę komórek macierzystych, czy w ogóle... Znaczy porównywaliśmy tylko szczepy linii wrażliwych i opornych, jakby w tym samym macierzystych już nie. To byłby chyba taki dosyć sens. Znaczy to może być następny, taki jakby odpowiedź, bo to właściwie da nam taką konkretną odpowiedź, czy faktycznie będzie to miało wpływ na polepszenie terapii. Dokładnie. Dziękuję bardzo za uwagę. Proszę. Ja mam jeszcze jedno takie pytanie jakby ze strony laika. Mówiła Pani, że nowotwory wątroby są już tą metodą leczone. Czy mogłaby Pani wytłumaczyć dwa słowa, jak to się dzieje? Bo ja nie bardzo umiem sobie wyobrazić. Przy nowotworach wątroby często jest tak, że jest wiele tych takich bardzo drobnych guzów. Ja może wrócę do tego slajdu. Tam była te, czy wtedy elektrody się wprowadza w te guzy i podaje lek? Wrócimy do tego slajdu, gdzie były te elektrody prezentowane. Czy generalnie nie jest... Ja wiem, że w kilku ośrodkach w Polsce już są prowadzone takie zabiegi, ale nigdy po prostu nie spotkałam nikogo, kto by umiał mi coś więcej powiedzieć na ten temat. W Polsce tą metodą możemy już wyleczyć czerniaka i nowotwory piersi. Są takie badania, tylko że jeszcze niestety jest to dość kosztowna metoda, pewnie ze względu na koszt samych elektrod, które kosztują. Jedna elektroda dla jednego pacjenta no to jest kilka tysięcy, a zabiegów trzeba powtórzyć kilka, tak? Także tu jest też duży koszt, no i duży koszt urządzenia samego kliniporatora. Jeśli chodzi o wątrobę, to takie zabiegi są przeprowadzone na pewno w Portugalii i jest to niestety śródoperacyjnie, jak widzimy na tym pierwszym zdjęciu na górze. Elektrody są w postaci długich igieł i generalnie jeśli wiemy, jeśli jest zdiagnozowane ulokowanie mniej więcej tego guza, to możemy otoczyć tą tkankę nowotworową, bo generalnie metoda elektroporacji polega na tym, żeby w obrębie dwóch elektrod umieścić tą tkankę nowotworową z jakimś tam marginesem i generalnie wtedy jak przyłożymy to pole elektryczne o odpowiednich parametrach, to jest to 8 pulsów klasyczne 100 mikrosekundowych i te 1000 volt, to wtedy pulsujemy, ileś tam tych pulsowań przeprowadzamy. I jeszcze dodatkowo tą metodą możemy obserwować, monitorować na USG, więc widać też, co się tam dzieje z tą tkanką. Czy ja dobrze rozumiem, że wtedy tą elektrodę, jeśli wprowadzamy, jeśli otaczamy tą tkankę nowotworową tego guza, otaczamy elektrodami, dwoma elektrodami właściwie, to doprowadzamy do zabicia tych komórek przez samą elektroporację. Pani pokazała tam takie dwie ścieżki, albo odwracalną tak. I nieodwracalną. Czyli ja rozumiem, że można podać lek w tej nieodwracalnej. Tylko przy tej nieodwracalnej wtedy inne parametry są. To już są, stosujemy wtedy nanosekundy. To jest wtedy 300 nanosekund. W przypadku tej odwracalnej pulsy są rzędu mikrosekundowego. W przypadku nieodwracalnej mamy pulsy rzędu nanosekund. I wyższe pola to są rzędy około 3000 volt wtedy. I wtedy mamy tą elektroporację nieodwracalną. I uczestniczyłam, to już jest bez leku prawdopodobnie. To już jest bez leku, tak. Uczestniczyłam raz w takim zabiegu w szpitalu przy Kamińskiego, gdzie był dostępny taki sprzęt, no, wersja taka demonstracyjna. I pacjentowi bezoperacyjnie przeprowadzono ten zabieg, wbijając mu się po prostu pomiędzy żebrami, monitorując zmniejszanie się nowotworu
właśnie przez USG. Także tylko są oczywiście przeciwwskazania, bo jeśli ktoś ma rozrusznik serca, czy jakieś części metalowe w organizmie, no to no już ryzykowne. Jest tak, tak, dokładnie. A jeszcze może dodam tyle, że ta nasza elektroda współpracuje z normalnymi zasilaczami pulsowymi, więc nie wymaga stosowania no, takich bardzo drogich urządzeń, bo te urządzenia, generatory pulsów są niestety dość drogie. Także to też zawyża koszt. Czy są jeszcze jakieś pytania? To ja pozwolę sobie zadać pytanie. Czy dobrze zrozumiałam, że tak naprawdę ta elektroda jest po prostu o wiele mniejszą średnicę, czyli ze względu na to, że możecie wyprodukować odpowiednio długą elektrodę o bardzo małej średnicy, możecie na przykład też drogą naczynia krwionośnego dojść, myślę, że to byłby dobry jeżeli, byłby jakiś, też, tak. Jeżeli byłby jakiś sposób naprowadzenia do miejsca, które należy potraktować prądem. I drugie pytanie, bo powiedziała pani doktor o tym, że są bardzo duże koszty tych elektrod, które stosowane są w tym urządzeniu, które jest teraz jest stosowane w Europie. Czy to oznacza, że na przykład wasz produkt, na którym pracujecie, może mocno zmniejszyć koszty takiej terapii? No koszt naszej elektrody to jest około 100 euro, wytworzenie taki, sam proces wytworzenia i już ostateczny, już takie po podsumowaniu. To jest około 100 euro, a jeśli chodzi o doprowadzanie rzeczywiście przez naczynia, to jest to rzeczywiście świetny pomysł, ponieważ nasza elektroda się mieści w pigle punkcyjnej, więc można nawet punkcję nowotworu przeprowadzić i włożyć tą elektrodę też tamtędy. Dziękuję bardzo. Macie inwestora? Szukamy. Proszę Państwa, pomysł szuka inwestora. Czy są jeszcze jakieś pytania? W takim razie dziękuję bardzo pani doktor. Zapraszamy do zadawania pytań w kuluarach.